Witamy po przerwie. Przed Państwem dalsza część pokazu, w którym udział bierze trener i założyciel MMA Poznań Paweł Jóźwiak oraz jego uczeń purpurowy pas Roman Szymański. Typowa pozycja walki, wejście w nogi z wysokim wyniesieniem, obalenie, dobrze skontrowane przez uderzenie ręki. Trener Paweł Jóźwiak występuje w stroju nogi, natomiast Roman Szymański w kimonie, właśnie jest ono wykorzystywane poprzez chwycenie pasa i przewrócenie przez siebie. Cały czas jest tutaj praca wykonywana. Niskie zejście na kolano, seria rzutów, seria obaleń, które właśnie następują. O, piękne wejście z podebraniem nogi do techniki kończącej. Była to balacha na kolano w wykonaniu Romana. Piękne obalenie przez siebie z pełną kontrolą pozycji. W tej chwili o, rzut przez siebie z pozycją dosiadu oraz techniką kończącą balachą na staw łokciowy. Jest to dźwignia prosta. Teraz tak zwany rzut poświęcenia przez siebie z dosiadu oraz dźwignia kończąca klucz. Jest to dźwignia na staw barkowy. Typowa wykluczanka przed chwilą była, czyli pozycja grapplingowa. Tak się każda walka w brazylijskim jiu-jitsu zaczyna. Piękna, ekwilibrystyczna technika, latająca balacha, spotykana na zawodach, wbrew pozorom dosyć często. I dalsza akcja. Wejście w nogę. Technika kończąca, klucz na stopę, zakończona odklepaniem. Przeciwnicy dziękują sobie, dziękują publiczności.